Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować kolejną nowość, jaka wyszła z FIFA 365 2024. Mianowicie, w Grecji wyszły giveboxy z czterema drużynami z kartami XXL. I tutaj mamy, moi kochani, Panathinaikos, PAOK, AEK, Olympiakos. Każdy giveBox, każdy zespół, który jest tutaj w okienku, będzie miał dodatkowo 11 kart limitowanych XXL. Czyli w sumie 44 nowe karty XXL w tej kolekcji wyszły. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa takie giveboxy. Dwa zostawię na drugi osobny odcinek, żeby to za długo nie trwało. Bo jak widzicie, jest też dużo saszetek w tych giveboxach, więc zrobimy sobie na jednym odcinku dwa, a na drugim również dwa. Ok, zabieramy Olympiakos i AEK, a dzisiaj otworzymy Panathinaikos i PAOK. Każde okienko, jak widzicie, ma logo i wiemy, że właśnie tutaj w tym giveboxie będzie 11 limitek z Panathinaikosu. I tak to wygląda. W środku jest zawiniątko właśnie z kartami XXL. Do tego mamy saszetki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem saszetek greckich. Zobaczymy, który zestaw będzie miał lepsze karty, więcej tych greckich. Ok, czyli tu jest Panathinaikos. Dobrze, że jest to w tych giveboxach, bo ja tutaj trzymam karty również, więc będą nowe giveboxy na karty. No i tutaj teraz PAOK. Wyciągamy PAOK. Tutaj jest też zawiniątko takie samo, tylko z kartami PAOK-u. No i saszetki. Ok, najpierw otwieramy saszetki z XXL-kami. No i tutaj jest Panathinaikos. I kogo my tutaj mamy? Sebastian Palacios. Giannis Kotsiras. Giorgos Sideras. Elton Fikaj. Filip Duricic. Giorgos Vagianidis. Zeka. Daniel Mancini. Aitor Cantalapiedra. Ruben Perez i Fotis Ioannidis. Czyli nie ma tutaj, moi kochani, takich samych limitek małych, tylko niektóre się powtarzają, zarówno duże i małe. Ok, to był Panathinaikos, teraz mamy PAOK. I tutaj mamy Soares, Rafa Soares, Douglas Augusto,
Stefan Schwab. Joan Sastry. Konstantinos Koulirakis. Giannis Konstantelias. Khaled Narey. Tyson. Żywkowicz. Wierinia i Kotarski. Tak patrzę, moi kochani, no tutaj się mniej więcej by te karty powtórzyły z tymi małymi, więc tutaj możliwe, że właśnie te, które tutaj są, te Fikaj czy Sideras, to są te, których nie mam jeszcze, więc możliwe, że jednak jest tak, że są identyczne małe i duże limitki, bo też jest po 11 sztuk. Także jak będę miał małe, to wtedy to sprawdzę. No a teraz saszetki. Tutaj mamy z Panathinaikosu saszetki, a tutaj z PAOK-u. Otwieramy i szukamy oczywiście greckich kart. I tutaj mamy bazóweczkę. Zuber z AEK. Fans favorite Mantalos z AEK. Tutaj jeszcze mamy Zeke na bazówce, Panathinaikos. I tyle. Teraz może dwie saszetki z tej strony. I tutaj wpada Moukoudi z AEK. Fans favorite Hwang z Olympiakosu. I tutaj mamy bazóweczkę jeszcze Bouchalakisa, również z Olympiakosu. Fans favorite Romagnoli. I tutaj no nie ma nic z greckich. Tutaj jest jedna, dwie karty. Mamy Tsimasa z PAOK-u i Iborra Olympiakos. A tutaj mamy aż trzy karty greckie. Bramkarz AEK, Koulirakis z PAOK-u i Zuber AEK. I tutaj nie ma nic. Mamy Fortunisa z Olympiakosu po tej stronie. Logo Olympiakosu. I z PAOK-u Koulirakis. Tutaj mamy aż trzy karty greckie. Bramkarz Olympiakosu, logo Olympiakosu i Tsokaj. O, i mamy z AEK Homegrown. I jeszcze bazóweczka Manciniego z Panathinaikosu.
No i zostały po dwie saszetki. Zaraz sprawdzimy, gdzie było więcej tych greckich kart. Tutaj nie ma nic. I ostatnia saszetka ze strony Panathinaikosu. Mamy z Paoku Sastre. Double Trouble Olympiakos. I to tyle. Ok. I teraz dwie saszetki ze strony Paoku. I tutaj mamy Pinedę z AEK. I pięknie, rarka nam wpada, Leao. Więc super. I tutaj dwie bazóweczki, bramkarz AEK i Olympiakosu. Ok, przeliczmy, jak to wyglądało po stronie Panathinaikosu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 kart, a tutaj więcej będzie. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 14. A jak to wygląda ze specjalnymi? Raz, 2, 3. 3 specjalne po tej stronie, więc w sumie mało. A po tej raz, 2, 3. Tyle samo, a jest dużo mniej tych kart. Tak więc, moi kochani, dajcie znać, co myślicie odnośnie tych nowych giveboxów greckich z kartami XXL. Z mojej strony to tyle na dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na drugi odcinek z tej samej serii. Otworzymy sobie AEK i Olympiakos, więc już teraz Was serdecznie zapraszam. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!